Do wyborów samorządowych prawie 2 miesiące, ale kalendarz wyborczy jest bardzo napięty. Dopiero co zakończono rejestrację komitetów wyborczych, a wielkimi krokami zbliża się kolejny nieprzekraczalny termin. W terminie do 6 września komitety wyborcze zgłaszają kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych. Mogą zgłaszać, składać zgłoszenia w siedzibie komisarza wyborczego w Suwałkach. Mogą również wysyłać te zgłoszenia pocztą. Natomiast komisarz wyborczy powołuje te komisje w terminie do dnia 11 września bieżącego roku. Prawo do zgłaszania członków terytorialnych komisji wyborczych mają pełnomocnicy komitetów działających na całym obszarze działania danego komitetu wyborczego. Oznacza to, że komitet, który zgłosił swą działalność na przykład na terenie gminy, może wskazać kandydatów do gminnej komisji wyborczej. Jeśli obszar działania komitetu obejmuje powiat, pełnomocnik ma prawo do zgłoszenia kandydatów do komisji powiatowej. Kandydatem do terytorialnej komisji wyborczej może być obywatel, który jest obywatelem polskim, najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 21 lat i nie jest pozbawiony praw publicznych. Szereg innych warunków, jakie musi spełnić, wskazuje kodeks wyborczy. Spośród zgłoszonych kandydatów komisarze wyborczy powołują w skład każdej komisji terytorialnej 9 osób. Komitety wyborcze po ukonstytuowaniu się komisji terytorialnych mogą zgłaszać do tych komisji listy kandydatów na radnych powiatowych i listy kandydatów na radnych danej gminy. Chciałam przypomnieć, że powiatowe komisje wyborcze rejestrują listy kandydatów do rady powiatu, natomiast gminne, miejskie komisje wyborcze rejestrują listy kandydatów na radnych danej rady gminy miasta oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Termin zgłaszania list kandydatów na radnych upływa 17 września. Dłuższy termin do 26 września ustawodawca dał komitetom na zgłaszanie kandydatur na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Kolejna ważna data to 21 września. Do 21 września komitety wyborcze mogą zgłaszać kandydatów do dwóch komisji obwodowych, a mianowicie obwodowej komisji wyborczej do spraw przeprowadzenia głosowania oraz obwodowej komisji do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie. W tych wyborach po raz pierwszy jedna komisja będzie pracowała podczas głosowania, druga komisja będzie zliczała głosy. To zupełne nowum w procedurze wyborczej. Komisarz wyborczy powołuje obwodowe komisje wyborcze w terminie do dnia 1 października. I chciałam tutaj powiedzieć, że został wprowadzony taki dodatkowy wymóg dla kandydatów, dla obwodowych komisji wyborczych, a mianowicie kandydatem do tej komisji nie może być osoba, która w stosunku do kandydata w wyborach, czy to kandydata na radnego, czy na wójta, burmistrza, prezydenta miasta, nie może być małżonkiem wstępnym, czyli nie mogą to być rodzice kandydata bądź dziadkowie tegoż kandydata, wstępny, czyli potomek kandydata, to znaczy dzieci, wnuki, prawnuki. Rodzeństwo kandydata nie może być członkiem komisji obwodowej. Małżonek dziecka zstępnego lub przysposobionego oraz osoba pozostająca w stosunku przysposobienia w stosunku do kandydata w wyborach. Wszelkie wątpliwości wynikające z zawiłości procedur wyborczych pomogą z pewnością rozwiać dostępne serwisy internetowe Państwowej Komisji Wyborczej i Suwalskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Chciałam zachęcić komitety wyborcze do korzystania ze strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej oraz strony internetowej Delegatury KBW w Suwałkach, gdzie znajdują się wszystkie informacje na temat zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych, do obwodowych komisji wyborczych, zasady zgłaszania kandydatów, list kandydatów na radnych, na wójtów, prezydentów miast.